Szanowni Państwo, czy dobrze mnie słychać? Tak. Moje nazwisko Rafał Pankowski. Jak wspomniano, jestem współzałożycielem Stowarzyszenia Nigdy Więcej i magazynu Nigdy Więcej. Jestem też wykładowcą Kolegium Civitas i chcę zacząć od podziękowania dla Centrum imienia Bronisława Geremka za podjęcie tej tematyki w ramach cyklu debat. Jak wiemy, Bronisław Geremek był postacią wrażliwą na kwestie ksenofobii, kwestie skrajnej prawicy, tego typu wrażliwości, myślę, w polskiej, nie tylko w polskiej polityce często brakuje. Zanim oddam głos naszym głównym dzisiejszym mówcom, chcę, proszę Państwa, parę zdań tytułem wstępu od siebie tu powiedzieć. Wczoraj dosłownie wróciłem z Anglii, z Oxfordu, gdzie uczestniczyłem w konferencji, zgadnijcie Państwo na jaki temat, na temat zagrożenia ze strony skrajnej prawicy w Europie. Oczywiście w kontekście zwłaszcza wyborów do Parlamentu Europejskiego tego typu dyskusje toczą się w całej Europie i prawdopodobnie gdybyśmy dziś wylądowali w dowolnym większym mieście czy ośrodku akademickim na całym kontynencie, to również tam toczy się prawdopodobnie dzisiaj teraz dyskusja na temat zagrożenia ze strony skrajnej prawicy w Europie. Co świadczy o tym, że temat jest tematem ważnym, istotnym i aktualnym. Ale myślę, że to jest temat ważny i aktualny nie tylko w kontekście wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dlatego, że zagrożenie ze strony skrajnej prawicy może być zagrożeniem bardzo dotkliwym nie tylko na poziomie wyników wyborczych partii politycznych, ale także, a może nawet przede wszystkim na takim poziomie, jaki pokazują nam filmy Thomasa Raffy, których próbkę przed chwilą widzieliśmy. Chodzi tutaj o wytwarzanie atmosfery zagrożenia, atmosfery ksenofobii, a także o przemoc, codzienną przemoc rasistowską, ksenofobiczną, którą posługują się ruchy faszyzujące, działające na całym kontynencie europejskim, także w Polsce. Proszę Państwa, mam tutaj nowy numer czasopisma Nigdy Więcej, którego jestem współredaktorem, jak mówiłem. To jest numer, który właśnie został opublikowany. Został on przygotowany do publikacji jeszcze przez świętej pamięci Marcina Kornaka, założyciela Nigdy Więcej. I bardzo ważną częścią tego numeru, jak każdego numeru pisma Nigdy Więcej, jest dział, który się nazywa Brunatna Księga. To jest po prostu katalog wypadków, katalog incydentów, katalog aktów agresji na tle ksenofobicznym, rasistowskim, homofobicznym i tak dalej. Z tego typu przypadkami mamy do czynienia w Polsce niemal na co dzień. W ciągu roku 2013 i w pierwszych miesiącach roku bieżącego odnotowaliśmy jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej ponad 500 tego typu przypadków. Tutaj na łamach Nigdy Więcej opisujemy wybrane incydenty, wybrane zdarzenia spośród tej olbrzymiej liczby. Ale wracając do wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, są jakby dwie szkoły interpretacji tych wyników. Kasmude, czy Graham Atkinson, czy inne znaczące postaci, jeśli chodzi o badaczy, obserwatorów skrajnej prawicy, stwierdzają, że w zasadzie liczba głosów, czy procent głosów dla partii skrajnie prawicowych w Europie pojmowanej jako całość wcale tak bardzo znacząco nie wzrósł. Mamy do czynienia z takimi wynikami w niektórych krajach, gdzie skrajna prawica straciła sporo głosów. Ale oczywiście w sensie symbolicznym bardzo ważne są wyniki wyborów w tych krajach, gdzie jednak skrajna prawica znacząco
poszerzyła ten swój stan posiadania i takim chyba najbardziej przemawiającym do wyobraźni przykładem jest przykład Francji i rezultat Frontu Narodowego, który okazuje się najbardziej popularną partią i to w kraju, wydawałoby się, o tradycyjnie stabilnej demokracji. Do czego może jeszcze Łukasz nawiąże, jak sądzę, w swoim wystąpieniu. Na naszym polskim podwórku, proszę Państwa, od roku 2007, od czasu wyborczej kompromitacji Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej, nie mieliśmy do czynienia z sukcesem wyborczym formacji skrajnie prawicowej aż do tego roku. Ponad 7% wyborców zagłosowało na Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke, który nazywa się partią konserwatywno-liberalną, ale ten dyskurs, który reprezentuje, no zdecydowanie plasuje tę formację poza granicami tego, co można by we współczesnej Europie nazwać czy to konserwatyzmem, czy też liberalizmem. Mamy z 7-procentowym poparciem partię w Parlamencie Europejskim reprezentującą polskich wyborców, która otwarcie stwierdza, że jest przeciwna demokracji. W rozmowie z dziennikarzem Daily Telegraph Janusz Korwin-Mikke kilka tygodni temu powiedział, zapytany o to, czy to prawda, że chce pan pozbawić kobiety prawa głosu. Odpowiedź brzmiała, tak, to prawda, ale ja chcę, ale jestem przeciwko demokracji, więc chcę wszystkich pozbawić prawa głosu. Myślę, że ten wynik daje wiele do myślenia, szczególnie jeśli chodzi o poparcie dla tego rodzaju formacji wśród tych najmłodszych wyborców. I to nie tylko tych najmłodszych, którzy już zdążyli zagłosować. W tej grupie wiekowej najmłodszych wyborców to jest partia najbardziej popularna dzisiaj. Ale chcę Państwu jeszcze tylko zwrócić uwagę na wyniki wyborów, czy takich quasi wyborów, które przeprowadzono w szkołach średnich wśród uczniów polskich szkół w wieku od 13 do 19 lat. W tych wyborach również zwyciężył Kongres Nowej Prawicy jako najbardziej popularna partia z 28-procentowym wynikiem. Więc na tego rodzaju formacje deklarują swój głos także 13-latki, jak widać. Możemy, prawda, uśmiechać się i jakby lekceważyć tego typu deklaracje, tak zwanej gimbazy. Ale jak ktoś słusznie zauważył, za kilka lat ta gimbaza będzie miała lat 18 i wtedy ten swój głos może oddać już całkiem realnie. No i wtedy będziemy mieli rzeczywiście problem znacznie większy być może i poważniejszy niż dzisiaj. Proszę Państwa, myślę, że mamy spory materiał do ciekawej dyskusji dzisiaj. Już bez dodatkowej zwłoki chciałbym oddać głos naszemu gościowi z Budapesztu. So now the floor is yours. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj na zaproszenie Fundacji. Geremka to dla mnie prawdziwy zaszczyt, ale chciałabym rzucić taką myśl do przemyślenia dla nas wszystkich jako, powiedzmy, punkt wyjścia do dyskusji. Mianowicie chciałabym tutaj przekazać takie zaproszenie do pewnej samorefleksji, krytycznej refleksji na temat demokracji i tego, w jakiej sytuacji i w jakim stanie znajduje się Unia Europejska.
Przez ostatnie 3 lata nasilała się potrzeba dyskusji na temat skrajnej prawicy w Europie. Ale ja chciałabym zaprezentować pewne uwagi, które może będą przyczynkiem do pogłębionej dyskusji. Pierwszy argument byłby tego rodzaju, że kiedy mówimy o prawicy, to niekoniecznie trzeba mówić o tym kontekście narodowym, ale w kontekście globalnym, w kontekście pewnego kryzysu demokracji, z jakim mamy do czynienia na całym świecie. On się przejawia w różnych wariacjach lokalnych, narodowych, ale myślę, że powinniśmy sami się nad tym głęboko zastanowić. Jak to się dzieje, że skrajna prawica jest elementem pewnego modernizmu europejskiego i w jakim stopniu to ma miejsce. A druga kwestia to coś, o czym wiem bardzo dobrze, mianowicie kwestia gender i kwestia uczestnictwa kobiet w polityce skrajnej prawicy. Mam tutaj takie przekonanie, że dopóki nie sprostamy pewnym koniecznym konsekwencjom niepowodzeń projektu europejskiego w zakresie równości płci, dopóty nie będziemy w stanie zaproponować jakiejś alternatywy dla tej pokusy skrajnej prawicy. A więc pierwsza uwaga to taka propozycja, abyśmy trochę odeszli od zaściankowego rozumienia prawicowości skupionego wokół poszczególnych krajów. A druga uwaga to kwestia właśnie równości. Koncepcja równości, a w tym zawiera się też wymiar genderowy równości płci. A więc chciałbym, aby to były takie wątki kierujące naszą dyskusję. Bardzo dużo mówiono o skrajnej prawicy w ostatnich czasach. Nie wiem, czy śledzili Państwo kandydatów do przewodniczącego Komisji Europejskiej. Pierwsze pytanie, jakie stawiano tym kandydatom, to było, w jaki sposób będzie sobie Pan radził ze skrajną prawicą w Europie? Proszę wypowiedzieć się w 60 sekund na ten temat. I to jest właśnie to, co pokazuje, że mamy pewien problem. Wyzwanie skrajnej prawicy ma wymiar strukturalny, ma w sobie coś z wymiaru istotnego wyzwania dla całej Europy. I kwestią kluczową tutaj to nie to, żeby portretować skrajną prawicę jako jakąś taką egzotykę, folklor, prawda, pijanych osiłków, kiboli, którzy szukają rozruby, czyli to, co widzieliśmy na pierwszym filmie. Musimy myśleć o tym problemie jako wyzwaniu dla demokracji europejskiej w nieco szerszym kontekście. I do tego bym zachęcał. Po raz pierwszy w historii projektu europejskiego skrajna prawica stała się obecna w Europie jako istotna, żywa, wymowna alternatywa. I to jest pierwsze wyzwanie w rozumieniu, czym to jest dla projektu europejskiego. I dlatego uważam, że powinniśmy bardzo poważnie starali się zrozumieć tą siłę, to odrodzenie się prawicy w Europie i spojrzeli na to w kontekście szerszym, pewnych problemów strukturalnych, związanych właśnie z projektem europejskim. To pierwsza moja myśl. A druga taka, że oczywiście nie można w sposób tak ponury malować rzeczywistości. Dlatego mam też nieco jaśniejszą
perspektywę, pewną sugestię spojrzenia, podejścia do tego wyzwania. I ta propozycja byłaby taka, abyśmy poważnie potraktowali wartości Unii Europejskiej, w tym wartość o nazwie równość. Chodzi zatem o politykę silnie zakorzenioną w idei równości. I chodzi tu o konieczność ożywienia Unii Europejskiej w imię tej równości. I wróćmy właśnie do debaty kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Żaden z kandydatów nie był zachwycony obecną sytuacją i wszyscy prezentowali różne wersje, w jaki sposób projekt europejski nakierować na inne tory. I ta kwestia równości była podejmowana przez kandydatów, na przykład Verhofstadt. Równość i równość płci pojawiała się w jego wypowiedziach. Istota innego w kontekście europejskim jest jedną z kwestii, którą wszyscy starają się jakby traktować bardzo delikatnie. Na przykład w tym filmie, który widzieliśmy, tym drugim, to też się pojawia. W kontekście europejskim musimy zastanowić się na nowo, jakie tutaj mamy różnice. Dlatego moje stwierdzenie na koniec miałoby właśnie ten aspekt pozytywny. Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że potrzebna nam jest nowa narracja dla projektu europejskiego, zgodnie z moimi przekonaniami. Ta narracja powinna być mocno zakorzeniona w tym, o czym marzyli twórcy Unii Europejskiej, a szczególnie w równości. Ci, które pani poruszała. Wątków tutaj poruszonych w trakcie dyskusji, w tym do wątków tak ważnych i tak kluczowych, jak ten, że skrajna prawica dzisiaj w pewnym sensie zmusza nas do głębszej refleksji nad tym, czym jest demokracja, czym są takie wartości jak równość, a więc do zadania sobie pytań bardzo fundamentalnych. Teraz chciałbym oddać głos Łukaszowi Jurczyszynowi, który na pewno do niektórych z tych zagadnień się odniesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo organizatorom za zorganizowanie debaty po raz drugi. Słyszałem, że będzie kontynuacja na ten właśnie bardzo ważny temat. I dziękuję za zaproszenie wśród tak znamienitych gości. Także ja również jestem bardzo zainteresowany, jak rozwinie się debata. Także też ograniczę się do kilku punktów, które sobie odnotowałem jako moja kontrybucja do takiego wstępu dzisiejszej dyskusji. I ja jestem przede wszystkim socjologiem terenowym, tak jak to było wspomniane na początku, i opieram swoje analizy głównie na trzech kontekstach narodowych. To jest kontekst Polski. Ja zajmowałem się obozem narodowo-radykalnym, Brygadą w Brzegu, gdzie w 2008 roku miały miejsce pogromy antyromskie, zamieszki, przemoc grupowa. Zorganizowałem tam interwencję socjologiczną, to jest taka francuska szkoła socjologii terenowej. Jestem również członkiem Centrum Analizy Interwencji Socjologicznych w Paryżu, centrum, które było założone przez Alana Turena, to klasyka badaczy ruchów społecznych. I zajmowałem się kwestią ruchów skrajnie prawicowych w Rosji, to głównie narodowymi bolszewikami i już zdelegalizowaną formacją przez władze rosyjskie w 2007 roku i ruchem przeciwko nielegalnej imigracji, również zdelegalizowanym przez władze rosyjskie w 2011 roku.
Prowadziłem również badania w ramach Euro 2012 programu Respect Diversity, który tutaj Państwo też widzą. Baner, który odwołuje się do tego programu antyrasistowskiego, który był realizowany przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej, którego tutaj przedstawicielem jest Rafał. Także nieoczekiwanie w tej tematyce. Myślę, że istotne miejsce zajmuje też badanie ruchu protestu Stop ACTA, które realizowałem z kolegami socjologami, i tam też pojawił się ten wątek znaczenia tendencji nacjonalistycznych, patriotycznych wśród polskiej młodzieży, wśród liderów tego ruchu protestu, który zmobilizował kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce. Także na pewno moim pierwszym takim postulatem jest to, żebyśmy jeszcze bardziej starali się badać empirycznie ten problem, i to w taki sposób interdyscyplinarny. Zarówno w sensie takim politologicznym, szerszego kontekstu, o czym mówiła pani profesor, ale też właśnie nie zapominając absolutnie od tego poziomu grassroots. To, co mogliśmy zobaczyć na przykładzie materiału prezentowanego przez Tomasa. Myślę, że wybory pokazały, jak pilnie potrzebujemy analiz, aby zrozumieć, skąd te tendencje. Skąd te tendencje wśród szczególnie młodzieży europejskiej, i powinny bardzo szybko pojawić się rekomendacje, jak prowadzić kontrdyskurs w stosunku do tych sił, które nam tutaj coraz bardziej, coraz silniej się mobilizują. Właśnie zarówno w takim formalnym znaczeniu partii, organizacji, które wygrywają w wyborach parlamentarnych, ale też w tym sensie nieformalnym, subkulturowym. I myślę, że można śmiało, i to jest mój taki jeden z głównych punktów, można śmiało wprowadzić taki podział, że w Europie Zachodniej mamy bardziej do czynienia ze wzrostem siły i takiego momentu mobilizacyjnego tych bardziej formalnych organizacji, partii politycznych, które wygrywają wybory. Natomiast w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej, tutaj przykład Polski, przykład w jakimś sensie rosyjski czy ukraiński, pokazują, jak niesłychanie istotne jest badanie tych grup nieformalnych, subkulturowych, które są silniejsze w Europie Wschodniej czy Środkowej. Tutaj za wyjątkiem Jobbiku, można powiedzieć, no ale też widać, że potencjał Jobbiku maleje. To już nie jest dzisiaj 23%, tak, tylko mniej, i myślę, że ten podział jest istotny na Europę Zachodnią i na Europę Wschodnią czy Środkową. I stąd też pojawia się kwestia przemocy, którą tutaj Tomas przedstawił w swoim materiale. Badania, które były prowadzone przez badaczy w Europie Zachodniej, pokazały właśnie, że im partie skrajnie prawicowe, im organizacje skrajnie prawicowe mają większy udział w życiu politycznym, w życiu społecznym i gospodarczym kraju, tak jak Front Narodowy na przykład, tym tej przemocy rasistowskiej, ultranacjonalistycznej jest mniej. W przeciwnym przypadku, to jest właśnie przykład Europy Środkowej i Wschodniej, kiedy te organizacje nie mają takiego znaczenia w życiu politycznym, nie są reprezentowane w sposób znaczący w życiu politycznym, tej przemocy niekontrolowanej, rasistowskiej, ultranacjonalistycznej jest więcej. No i myślę, że nawet, nie wiem, wygrana Korwina-Mikkego, no nie jest jakby dowodem, 7% nie jest dowodem na to, że polska młodzież prezentuje tendencje ksenofobiczne, tak, rasistowskie czy antyimigracyjne, tylko jest to bardziej przykład takich postaw antyestablishmentowych, też antyinstytucjonalnych. I chciałbym to bardzo silnie podkreślić, bo to samo żeśmy zaobserwowali, badając liderów ruchu protestu Stop ACTA, gdzie tam właśnie większa reprezentacja liderów
była, prezentowała tendencje takie patriotyczne, tak? Definiowała się ta młodzież jako polscy patrioci, jako polscy kibice, tak? Jako obywatele kraju, który jest specyficzny na tle Unii Europejskiej. Mieliśmy kilku przedstawicieli właśnie Kongresu Nowej Prawicy wśród tych liderów. Mieliśmy byłego Wszechpolaka i nas to bardzo zaskoczyło, ponieważ na początku myśleliśmy, że liderzy tego protestu będą bardziej prezentować poglądy, nie wiem, lewicowe czy centrolewicowe. Także chciałbym podkreślić, potrzebujemy więcej badań, które mogą nam wyjaśnić, dlaczego polska młodzież popiera tego typu twory jak Kongres Nowej Prawicy. Te pierwsze analizy, uważam, nie są satysfakcjonujące. Tak? Mówi się o ruchliwości elektoratu, tak? Że Kongres Nowej Prawicy pochłonął jakby sporą część elektoratu ruchu Palikota, tak? Czy ruchu twojego ruchu. Natomiast i zdecydowanie elektorat kongresu jest młodym elektoratem, tak? Ale nie uważam, żeby można było Kongres Nowej Prawicy wpisać w ten pejzaż europejskich partii ksenofobicznych, antyimigracyjnych, rasistowskich. Uważam, że ten głos był bardziej antyestablishmentowy. Po prostu polska młodzież, uważam, nie ma na kogo głosować i jest bardzo zdezorientowana w swoich wyborach. I bardzo często właśnie młodzi dwudziestolatkowie, którzy brali udział w naszym badaniu, definiowali siebie jako lewicowo-prawicowi czy prawicowo-lewicowi, tak, również. Także myślę, że bardzo istotny jest ten rozdziew między młodymi obywatelami naszego kraju, ale też w ogóle krajów Unii Europejskiej, rozdziew między nimi a przedstawicielami porządku politycznego, porządku społecznego, déconnexion. Francuzi często analizują tego typu postawy, no kompletnie nie mogą znaleźć młodzi ludzie reprezentacji politycznej i stąd takie głosy na najbardziej wyrazistych kandydatów i Korwin-Mikke. Myślę, że tutaj ten sukces, myślę, że nie jest długoterminowy. To jest drugi punkt, który chciałbym podkreślić. Myślę, że w Polsce nie ma jakby zagrożenia silnej reprezentacji tendencji właśnie rasistowskich, ultranacjonalistycznych. Widać skąpy wynik Ruchu Narodowo, który jest taką właśnie partią, tak, partią młodych ultranacjonalistów, którzy niewątpliwie mobilizują się ostatnio i na pewno można uznać to, co osiągnęli przez ponad rok z ich punktu widzenia jako jakiś taki sukces mobilizacyjny. Wydarzenia, które Tomasz prezentował na materiale Marsz Niepodległości, no jest właśnie takim sukcesem. Stowarzyszenie Marszu Niepodległości czwarty raz organizuje bardzo masową imprezę w stolicy naszego kraju. I ta impreza, no, przyciąga młodych ludzi, nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski. I jest to tendencja, myślę, no bardzo niepokojąca, tak? Że święto narodowe przeistacza się w taką destrukcję w centrum miasta. Grupę fokusową, którą organizowaliśmy z Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych w Białymstoku, tak by potwierdziło to, że część uczestników, kibiców Jagiellonii Białystok, no właśnie czeka, cały rok czeka, aby móc w ten dzień, 11 listopada, przyjechać do Warszawy, bo wtedy czują się prawdziwymi Polakami, czują się wśród swojej wspólnoty i jest to, uważam, fenomen, który jeszcze trzeba bardziej zbadać. Myślę, że będzie miał swoją dynamikę. To, co pokazały ostatnie incydenty, atak na ambasadę Federacji Rosyjskiej, jest takim nowym, które można było zaobserwować. I myślę, że też bardzo ważny jest rozdział tych skrajnie prawicowych organizacji na tak zwany miękki ekstremizm i
twardy ekstremizm. Myślę, że to jest bardzo istotne w tym kontekście, w którym aktualnie jesteśmy, czyli twardy to jest ten odwołujący się do ideologii neonazistowskiej, do ideologii totalitarnej, tak? Narodowo-demokratyczna partia Niemiec, ruch społeczny, nie wiem, trójkolorowy płomień we Włoszech, tak? Ja myślę, że te partie są dostatecznie izolowane i nie mają takiego znaczenia w spektrum politycznym. Natomiast ten miękki ekstremizm, czyli partie, które nie negują porządku demokratycznego, nie negują porządku prawnego w wielu aspektach, uważam, że decydują się coraz bardziej grać w grę demokratyczną, nie do końca będąc faktycznymi demokratami. Jest to niesłychanie niebezpieczny proces, który trzeba monitorować. I to właśnie te partie są takim wzorem, zachodnie partie, dla tego typu organizacji, na przykład w Polsce, jak Ruch Narodowy, czy no zobaczymy jeszcze, jak będzie z nową prawicą. Dlatego myślę, że ten podział jest bardzo istotny i partie skrajnej prawicy, tego nowego typu, tak, tego miękkiego ekstremizmu, one by sobie nie pozwoliły na to, żeby jakby negować system demokratyczny w dużym stopniu, ponieważ właśnie no, liczą na popularność wśród Europejczyków, wśród obywateli, liczą na sukces wyborczy i zobaczymy, jak Unia Europejska będzie wyglądała w sytuacji, kiedy te partie osiągnęły taki sukces, tak, i będą miały dostęp jeszcze większy do, nie wiem, dyskursu politycznego. Natomiast uważam, że będą bardziej się cywilizowały, uważam, chcąc utrzymać władzę, chcąc ponownie zdobyć sukces wyborczy, ale tak jak mówię, trzeba będzie przyglądać się tym organizacjom. W niektórych przypadkach, nie wiem, zastanawiając się nad, nie wiem, procedurą, nie wiem, delegalizacji, tak, czy bardziej takich drastycznych, formalnych przedsięwzięć. Także woli wstępu to by było wszystko, tak. Bardzo jestem ciekaw dyskusji. Dziękuję serdecznie. Myślę, że bardzo wiele ciekawych wątków i ważnych wątków tutaj nam się pojawiło. Jeśli chodzi o tę dezorientację, o której wspomniałeś, to sądzę, że ona tym bardziej skłania nas do postawienia tych zasadniczych pytań o sens fundamentalnych wartości na poziomie europejskim, takich jak demokracja czy równość. Jeśli Kongres Nowej Prawicy otwarcie głosi wrogość wobec demokracji jako takiej, to można by zadać sobie pytanie, czy to jest miękki ekstremizm, czy już twardy ekstremizm, skoro mamy do czynienia z otwartym głoszeniem treści antydemokratycznych. Dodałbym jeszcze tylko, że jeśli chodzi o tę opozycję, albo przemoc rasistowska, albo znacząca reprezentacja polityczna skrajnej prawicy, to mamy do czynienia z takimi przykładami i w historii, i we współczesnej Europie, gdzie jednocześnie występuje wysoki poziom przemocy ksenofobicznej, rasistowskiej i silna reprezentacja polityczna skrajnej prawicy. Mam na myśli na przykład Grecję dzisiaj. Więc oczywiście tych przykładów jest tutaj więcej. Klasycznym przykładem jest Front Narodowy w analizach socjologicznych, który właśnie zyskując poparcie społeczne, znaczenie polityczne, przyczynił się do spadku tej przemocy rasistowskiej, nacjonalistycznej, ugrupowań skinheadowskich, które grasowały po ulicach francuskich miast i po prostu zniknęli, tak? Skinheadzi zniknęli z pejzażu Francji. Zanim, proszę Państwa, przejdziemy do dyskusji w szerszym gronie, ja chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie obojgu panelistom dotyczące w sposób już bardziej konkretny ewentualnego porównania pomiędzy przypadkiem polskim a węgierskim. Wiemy, że nasze kraje
łączy wiele, jeśli chodzi o tradycję i historię. Myślę, że łączy też wiele formacje skrajnie prawicowe w obu krajach, czego przykład mamy 11 listopada co roku w Warszawie, łącznie z liczną delegacją Jobbiku corocznie. Mamy do czynienia z taką paradoksalną internacjonalizacją nacjonalizmu na osi Polska-Węgry. A jak Państwo widzicie podobieństwa i różnice pomiędzy tym zjawiskiem skrajnej prawicy w obu naszych krajach? Thank you. Dziękuję bardzo. W wprowadzeniu mówiłam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, żeby nie nacjonalizować tego problemu. Po drugie, żeby spojrzeć na wartości. Więc postaram się odpowiedzieć na Pana pytanie w takich ramach. Opowiem historię, jestem historyk, więc właśnie tym się zajmuję. Napisałam.